Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór z naszego studia przy ulicy Biskupiej 18. Podczas dzisiejszego spotkania będziemy chcieli opowiedzieć Państwu o sztuce ekfrazy u Zbigniewa Herberta. Na poprzednim spotkaniu, które było szóste z kolei, rozmawialiśmy o korespondencji, jaką prowadził Zbigniew Herbert ze swoimi najbliższymi. Serdecznie zachęcamy do odsłuchania tego spotkania, ponieważ z analizy tej korespondencji pojawiał się niezwykle ciekawy obraz poety, który ciężko dostrzec, analizując inne źródła, takie jak poezja czy esej. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem siódmym dotyczącym twórczości Zbigniewa Herberta. Jak już mówiłem, poświęcone będzie ekfrazie. Może na początek poproszę Weronikę, żeby przybliżyła nam nieco samo pojęcie ekfrazy, ponieważ dla mnie przynajmniej za pierwszym razem, jak się z nim zetknąłem, ponieważ nie miałem takiej okazji wcześniej, wydawało się ono dość skomplikowane. A takie nie jest, prawda? Nie jest zupełnie i myślę, że wszyscy dobrze ekfrazę znamy z kontaktu z różnymi tekstami kultury. Aczkolwiek wydaje mi się, że żeby utrzymać widzów w napięciu w ramach doczekania się tej odpowiedzi na to pytanie, chciałabym to przeprowadzić bardziej doświadczalnie, mianowicie przez porównanie z wierszem Szymborskiej. Właściwie myślę, że zorientujemy się wszyscy na zasadzie odczuwanej trudności z tym tekstem, z którym będziemy się za chwilę mogli zmierzyć, na czym ta ekfraza polega. Szymborska miała taki zwyczaj, że stosowała ekfrazy w swojej twórczości lirycznej i bo ekfrazy rodzajów jest wiele, są Kobiety Rubensa. Bali górzanki, żeńska fauna, jak łoskot beczek nagie, gnieżdżą się w stratowanych łożach, śpią z otwartymi do piania ustami. Źrenice ich uciekły w głąb i penetrują do wnętrza buczołów, z których się drożdże sączą w krew. Córy baroku, tyje ciasto w dzieży, parują łaźnie, rumienią się wina, cwałują niebem prosięte obłoków, rżą trąby na fizyczny alarm. Orozdnione, o nadmiernej podwojone odrzuceniem szaty i potrojone gwałtownością pozy tłuste dania miłosne. Ich chude siostry wstały wcześniej, zanim się rozwidniło na obrazie. I nikt nie widział, jak gęsie go szły po niezamalowanej stronie płótna. Wygnanki stylu, żebra przeliczone, ptasia natura stóp i dłoni. Na sterczących łopatkach próbują ulecieć. XIII wiek dałby im złote tło, XX dałby ekran srebrny, ten XVII nic dla płaskich nie ma. Albowiem nawet niebo jest wypukłe, wypukli aniołowie i wypukły Bóg. Febus wąsaty, który na sposonym rumaku wjeżdża do wrzącej alkowy. I tutaj można zapytać zgromadzone osoby na spotkaniu, a także naszych telewizów, jakież tu, co przykuło Waszą uwagę i co tak naprawdę jest esencją tego wiersza? Jakie tutaj się problemy wysuwają na pierwszy plan, kiedy czytamy Kobiety Rubensa? Co jest zasygnalizowane już w samym tytule? Chciałbyś podjąć ten dialog? Myślę, że jest to nawiązanie bezpośrednie do dzieła malarskiego. Ale czy jednego? Konkretnego jakiegoś? Pewnie nie. Pewnie nie. Pewnie nie, choć pewności nie mam. Czyli jakby Szymborska tutaj stara się w pewien sposób zebrać takie cechy wszystkich kobiet. Reprezentatywne dla twórczości Rubensa i skomasować je w jednym liryku. I jest to chociażby przykład ekfrazy. Ekfraza to tak naprawdę taki szczegółowy opis dzieła, starający się dorównać jego wizualnemu bogactwu. I może być właśnie zrealizowane tak jak zrobiła to Szymborska, czyli w pewien sposób zebrać cechy charakterystyczne dla twórczości danego twórcy. Ale może też odnosić się ten opis do, to już jest bardziej klasyczne i bardziej chyba intuicyjne, do konkretnego dzieła i próbować w jakiś sposób z nim konkurować. Aczkolwiek Herbert, no właśnie, czy
czy waszym zdaniem w ogóle Herbert byłby do czegoś takiego zdolny? Bo tutaj mieliśmy bardzo bujny język, korespondujący z tymi bujnymi kształtami rubensowskich kobiet. I właściwie, no nie wiem, jak macie odczucia, czy to do Herberta w ogóle pasuje? Czy to jest styl ekfrazy w jakiś sposób mu bliski? On jest zapieszczony w swoim stylu. Dokładnie. Ale jednak. Nie jest tak, że całkiem jest od tyle strony. To znaczy, właśnie, jest oszczędny. I można się zastanawiać właściwie, dlaczego, jeżeli w ogóle mówimy o poezji, przepraszam, o ekfrazie u Herberta, czy o wątkach w jakiś sposób związanych ze sztuką, z malarstwem, to tak naprawdę pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to wcale nie twórczość liryczna. Tak jak powiedziałeś, on jest raczej oszczędny w słowie. Tak, są to eseje. Są to eseje, o których pewnie powinienem powiedzieć na początku, nie? Mógłbyś, ale nic nie szkodzi, nic nas, co się odlecze, to nie uciecze, nic nas nie ominie. Ponieważ Herbert głównie zabierał te swoje przemyślenia z przechadzek i wojaży po Europie, po europejskich muzeach, właśnie w swoich esejach, chociażby w Barbarzyńcy w ogrodzie, któremu poświęcimy dzisiaj znaczną część spotkania. I tam, przepraszam, w Martwej naturze z wędzidłem. O Barbarzyńcy w ogrodzie można powiedzieć w zasadzie tyle, że odnosi się do sztuki kultury Włoch, Francji. I w zasadzie jest bardziej swego rodzaju sprawozdaniem z podróży. A najgłębiej właśnie problem ekfrazy wchodzi Martwa natura z wędzidłem, opiewając właśnie XVII-wieczną sztukę holenderską, dając świadectwo fascynacji takim bardzo detalicznym realizmem ze strony Herberta. Mhm. Dziękuję. To wydawało mi się dosyć istotne, żeby na początku przypomnieć ten termin. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, dla mnie on nie był oczywisty. Więc myślę, że dobrze zrobiliśmy. Natomiast tak jak mówiłem, na dzisiejszym spotkaniu będziemy omawiali właśnie ekfrazę u Herberta. Wiemy już, co to jest. A to świadczy o tym, że sam Herbert interesował się sztuką. Wiemy o tym, że planował studia malarskie. Wiemy o tym, że lubił rysować i swoimi rysunkami urozmaicał właśnie relacje z podróży, listy, pocztówki, które wysyłał do znajomych i bliskich, ale przede wszystkim był entuzjastycznym odbiorcą sztuki, co zapewne będziemy analizowali na przykładzie esejów, o których wspominaliśmy. Natomiast zdaje się, że właśnie to podróżowanie po Europie, o którym wspomniałaś w kontekście czy to Barbarzyńcy, czy Martwej natury, w pierwszym rzędzie skupiało się na zwiedzaniu muzeów, czy też po prostu dzieła sztuki były jakby priorytetowym celem podróży Herberta, ich odbiór, ich odczuwanie. I tu chciałem się posłużyć cytatem z Herberta. Moje dotychczasowe podróżowanie po Holandii odbywało się ruchem wahadłowym wzdłuż wybrzeża, czyli mówiąc obrazowo od syna marnotrawnego Boscha w Rotterdamie do Straży Nocnej w Amsterdamskim Muzeum Królewskim. A więc typowa marszruta kogoś, kto pochłania obrazy, książki, monumenty, zostawiając całą resztę tym wszystkim, którzy na podobieństwo biblijnej Marty troszczą się o rzeczy doczesne. To mi się skojarzyło z wątkiem, który będziemy omawiali później, że malarstwo dla Herberta to jest właśnie ta przestrzeń, która wykracza poza doczesność i która jakby funkcjonuje nieco poza czasem. On to będziemy potem chyba, zdaje się, cytować, że rozróżniał właśnie lirykę od malarstwa, które poza ten czas wychodzi. Tak, aczkolwiek tutaj jeszcze mam wrażenie, że nie wybrzmiał ten wątek
kwestii tego, do czego właśnie w prozie ta... Dlaczego w prozie manifestuje się zainteresowanie sztuką Herberta, a niekoniecznie w poezji? I w zasadzie dlaczego, dlaczego rezygnuje z tego zmysłowego języka, którym... Herberta? Którym zwykle opisuje... którego używa w swoich esejach, dlatego, dlaczego nie jest on taki w poezji? I tutaj można podeprzeć się właściwie wprost wierszą Herberta, chciałbym opisać. Chciałbym opisać męstwo, nie ciągnąc za sobą zakurzonego lwa, a także niepokój, nie potrząsając szklanką pełną wody. Inaczej mówiąc, oddam wszystkie przenośnie za jeden wyraz wyłuskany z piersi w żebro, za jedno słowo, które mieści się w granicach mojej skóry. Jakby tutaj Herbert dąży do tej prostoty i stara się w pewien sposób być oszczędny w formie. A to dlatego, że w jakimś stopniu to dokonywanie tej transpozycji wrażeń zmysłowych, tych jego osobistych, nie jest tożsame z tą postawą poetycką, którą, którą przyjmuje. I w jakimś stopniu nie chcę korzystać z tych utartych motywów, czy odwoływać się do jakiejś figuralnej rzeczywistości w zetknięciu z obrazem, zdecydowanie bardziej woli tę zmysłowość, ale tak jak mówię, jest to sprzeczne z przyjętą przez niego postawą jako poety. Tutaj właściwie dość zabawnie to komentuje. Znam dobrze, nadto dobrze wszystkie męki i daremny trud opisywactwa, także zuchwalstwo tłumaczenia wspaniałego języka malarstwa na pojemny jak piekło język, którym pisane są wyroki sądów i powieści miłosne. Literacki opis podobny jest do mozolnego przesuwania ciężkich mebli, wolno rozwija się w czasie, podczas gdy wizja malarska jest nagła i dana jak krajobraz ujrzony w świetle błyskawicy. Czyli w zasadzie dla Herberta jakby odtwarzanie tego wizualnego uroku malarstwa jest takim produkowaniem bezużytecznych katalogów. Kojarzy mu się to z taką przykurzoną pozycją. Jest zupełnie odległa od tego, jak tą sztukę percypuje w swoich podróżach. Chociaż w esejach, no ale tak, no to jest jakby to rozróżnienie, że wrażenia z percepowania dzieł sztuki, malarstwa nie zawierają się w jego poezji, natomiast różne refleksje na ten temat znajdujemy w esejach. Pozwolę sobie wymienić te trzy zbiory, zbiory esejów, w których Herbert opisywał swoje doświadczenia. Jest to Labirynt nad morzem. Labirynt nad morzem ma w ogóle ciekawą historię. Moja ulubiona lektura. Labirynt nad morzem skończyłem, ale z ogromnym trudem. Nie chcę tutaj nic pomieszać, ale jak czytałem o tej książce, została ona wydana już, zdaje się, po śmierci Herberta i powstawała przez całe dekady. W pewnym momencie Herbert nawet chciał zwrócić zaliczkę za tą książkę, bo powątpiewał w jej powstanie, ale to już było chyba 15 lat po podpisaniu kontraktu, więc nikt nawet nie pamiętał, ile ta zaliczka wynosi. Labirynt nad morzem jest dla mnie przynajmniej ciekawy z tego względu, że w dużej mierze skupia się na kulturze Etrusków. I pewnie to się z czymś łączy, nie bardzo wiem z czym. Natomiast tak jakoś mi się wydaje, że to się chyba wpisało w jakiś ogólny nurt zainteresowania Etruskami jako taką historią, która jest trochę przysypana przez kolejne wieki. Niewiele o niej wiemy, wciąż znajdujemy jakieś wykopaliska. Natomiast jest ona owiana pewną tajemnicą i te etruskie motywy na pewno były w Labiryncie nad morzem ciekawe. Poza tym Grecja, krajobraz grecki, który no, mi osobiście nie przypadł do gustu, więc nie wzbudził mojego wielkiego zainteresowania. Dużo lepiej bawiłem się z Barbarzyńcą w ogrodzie. I tutaj to jest ten typ esejów, które naprawdę przypadły mi do gustu.
bo zawiera się w nich jakaś właśnie autorefleksja i doświadczenie odbierania tego, co się widzi i tego, co się czuje. To w Barbarzyńcy w ogrodzie Herbert pisał o świątyni w Syrakuzach, którą należałoby raczej zrozumieć, wyobrażając sobie tam 120 wołów składanych na ołtarzu, niż fotografując sterty kamieni, by poczuć tę przestrzeń. Barbarzyńca w ogrodzie to skupiał się na kulturze włoskiej i francuskiej przede wszystkim. Naprawdę parę tekstów, które zapadły mi w pamięć, parę zdań, które mi się gdzieś tam kołaczą. I trzeci tom esejów, Martwa natura z wędzidłem, które powstały, zdaje się, na podstawie podróży do Honlandii z 1967 roku, jeżeli się nie mylę. No i tutaj mamy zainteresowanie całą sztuką niderlandzką, tą kulturą mieszczańską, która się rozwijała w XVII wieku w Holandii. I w tych esejach no faktycznie daje się odczuć tą pulę wrażeń, jaką Herbert zbierał, obcując z obrazem. To już nie pamiętam, gdzie mi się to pojawiło, ale jestem niemal przekonany, że to było u Herberta. Taka wskazówka do zwiedzania muzeów. Sam nigdy nie udało mi się tego zrealizować, chociaż za każdym razem sobie obiecuję, że poprawne zwiedzanie, inaczej poprawne, zwiedzanie muzeów, które przynosi tak naprawdę korzyść, to jest nie oglądanie hurtem całych wystaw, wszystkich zgromadzonych dzieł po kolei, ale wybranie sobie kilku obrazów, które faktycznie nas interesują. Przeczytanie czegoś o nich, dowiedzenie się i wtedy, mając już jakiś fundament faktów, jakąś podstawę do refleksji, właśnie odbieranie sam na sam indywidualnie tego dzieła, stojąc przed żywym obrazem w muzeum. Bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie jest problemem po prostu zobaczyć jakiekolwiek dzieło sztuki. Wszystko możemy znaleźć w internecie, na internetowych wystawach i przecież jeżeli są właśnie zdjęcia wysokiej jakości, to rozdzielczość mamy lepszą niż jesteśmy w stanie zobaczyć detale gdzieś tam stojąc w tłumie, w korytarzu, w muzeum, ale to jednak nie jest to doświadczenie takie bezpośrednie. Więc tak mi się wydaje, że to było gdzieś właśnie u Herberta. A więc wszystkie, znaczy no nie wszystkie, ale większość wrażeń z odbioru dzieł sztuki znajdujemy u Herberta właśnie w tych trzech tomach esejów. No i właśnie, dlaczego te związki ze sztuką manifestują się u Herberta raczej w prozie niż w poezji? Tutaj wspomnieliśmy o języku, że Herbert w swojej poezji raczej był skromny w słowach, unikał kwiecistego języka, który mógłby, ja nie wiem, czy to jest dobre słowo, dostatecznie opisać te dzieła sztuki. Gdzieś też chciał schować swój indywidualny odbiór, swoje indywidualne wrażenia. Tak mi się wydaje, nie wiem, czy mam rację. Z tego cytatu przytoczonego tutaj mowa wynikałoby raczej, że on nie wierzył w możliwość adekwatnego dodania tego, że to jest słowo, że jako słowo i obraz to różne media i jednak wrażenie jakie produkuje jedno i drugie, to jest co innego. Ja też jakby rozróżniam za Lessingiem, co mówiłeś wcześniej, to ten przestrzenny walor sztuki, która no właśnie przez to, że jest przestrzenna i nie realizuje się dźwiękowo w czasie, ani podczas cichej lektury, tak jak poezja, ma tą przewagę, że jest w jakiś sposób
majestatycznie wieczne w porównaniu do takiego jakby słowa. I ta niedoskonałość języka, Herbert na nią narzeka, podkreślają, ale jednocześnie jednocześnie podejmuje tą heroiczną próbę jakiegoś zamknięcia obrazu w słowie. Jednak zauważył, że też język sztuki jest nieadekwatny do pewnego stopnia. Dalszy ciąg tego cytatu o opisywactwie jest, bo jakby pretekstem do tego cytatu o opisywactwie jest wspomnienie rozmowy z Gombrowiczem, który szydził z jego fascynacji sztuką, po czym przeszedł dalej do trudu opisywactwa, a dalej jest mowa o tym... Gombrowicza drażniła, jak się zdaje, przyrodzona głupota sztuk plastycznych. Istotnie, nie ma obrazu, który by w sposób bodaj popularny wykładał filozofię Kanta, ani także Husserla i Sartra, dwóch ulubionych myślicieli pisarza, służących mu do intelektualnego unicestwiania rozmówców poddanych uprzednio starannym zabiegom upupieniu. Mhm. Także jest tutaj, jednak dostrzega też przewagę słowa nad sztuką w pewnych dziedzinach. Także jedno i drugie medium ma swoją rolę do odegrania. Wydaje mi się też po prostu, że też przeważała ta cecha, o której też mówiła Weronika, o tej udatności słów. I Herbert posługiwał się często liryką roli albo liryką maski. Przede wszystkim celem było stworzenie jakiegoś dystansu i uniwersalizacji tematu, która dawała jakąś możliwość skonfrontowania tej prawdy wierszowej, zawartej właśnie w tych utworach lirycznych, z tą wiedzą pozatekstową. I przede wszystkim się stąd ta powściągliwość. Też, jak Franaszek podawał, Herbert sprowadzał swą obecność w dziele do w najlepszym razie zakamuflowanego autoportretu na drugim planie, częściej zaś do ukrytej w rogu obrazu sygnatury, czyli większe pokrewieństwo z anonimowymi, roztopanymi w swojej twórczości budowniczymi katedr, niż z typowym artystą XX wieku, dla którego performance, happening czy konfesyjny paramat jest formą narzucenia swego ja odbiorcy. I myślę, że dobrze to też widać, tu już mówię za Franaszkiem też, w wierszu Dlaczego klasycy. Tak Herbert pisze. Jeśli tematem sztuki będzie dzbanek rozbity, mała rozbita dusza z wielkim żalem nad sobą, to co po nas zostanie, będzie jak płacz kochanków w małym, brudnym hotelu, kiedy świtają tapety. Jeśli chodzi o tą powściągliwość, myślę, że jest też widoczna tutaj ta postawa wierności ku temu, co jest rozpoznawane jako ten świat wartości kształtujących człowieka ku tym klasycznemu setowi wartości jakby. I to bym zamknęła w tej takiej tej konfrontacji teraźniejszości, przyszłości, ponieważ ona potrafiła odkryć to, co jest tak naprawdę stałe i nieprzemijające. I tu myślę, że zawiera się ten problem pamięci, jak chodzi o ten kontekst lirycznej ekfrazy. Mhm. Może przejdziemy w takim wypadku. Może mało płynnie, ale zbudowaliśmy jakiś fundament teoretyczny. Martwa natura z wędzidłem. XVII-wieczna Holandia. Zainteresowanie mieszczaństwem. Kamilu, mógłbyś coś powiedzieć o tym tomiku, zbiorze esejów? Tak, zbiór esejów, który łączy temat, jakim jest kultura holenderskiego Złotego Wieku. Złoty wiek, czyli w przypadku Holandii. XVII wiek. Jest tu w sumie dosyć niewiele o malarstwie. Jeżeli ktoś by się spodziewał ekfraz na zasadzie opisu kolejnych dzieł sztuki, mógłby się trochę zawieść. Ale to ma też swoje plusy, zwłaszcza pod uwagę prawda,
herbertowski sceptycyzm co do przekładania języka malarstwa na język pisany, na język nawet prozy. W zasadzie no, jest to takie luźne, dzieli się na dwie części. Pierwsza część to szkice. Jest to refleksja na temat Holandii, jej kultury, także krajobrazu, historii tam wspomnianego okresu, która się wyrażała też w malarstwie, także w malarstwie. A druga część apokryfy to zbiór historii, można by je nazwać opowiadaniami na temat różnych postaci. Często są to postaci historyczne. Pojawia się na przykład tutaj Baruch Spinoza, znany z... Tutaj znam z wiersza, prawda, pan Kogito opowiada o kuszeniu z Spinozy. Powiedzieć, no... Trudno to się tutaj trochę dopatrzyć tej struktury jakiejś takiej, poza tym związkiem z tematem. To może czemu ten okres? No to jest tak, że no, każda kultura ma swój jakiś złoty wiek, znany też jako okres klasyczny i w przypadku Holandii to był właśnie wiek XVII, znaczna część wieku XVII, bo to są czasy od końca XVI wieku, kiedy powstała Republika Holenderska, a do roku 1572, kiedy poniosła klęskę. Przez większość tego czasu Holandia tak naprawdę była w stanie wojny z Hiszpanią. Był to okres tak zwanej wojny 80-letniej, który zakończył się wtedy, kiedy zakończyła się wojna 30-letnia. Było tam w czasie tego 12 lat pokoju w wyniku rozejmu. Jednak, jak zauważa Herbert, nie ma jakichś wielkich motywów patriotycznych w holenderskim malarstwie. I w holenderskim malarstwie, co jest takim, może być takim paradoksem, ponieważ no, były, tutaj opisuje też historię oblężenia Lejdy, której mieszkańcy głodowali i wytrwali tylko zasadniczo dzięki swojemu heroizmowi, a także no, pewnej rozwodze kalkulacji, a także śmiałemu manewrowi zniszczenia tamy i poprowadzenia floty na odsiecz miastu, które nie jest nad morzem. Zauważa też, że bada też jakby tą bardziej przyziemną stronę sztuki, którą zasadniczo często pomijamy, no gdzie kto za to płacił. Kiedy w Holandii nie było ani szlachty jakiejś szczególnej, nie było też tak, że kościół nie był skłonny do finansowania sztuki z tego względu, że dominującym wyznaniem był kalwinizm, a skąd się musiało wziąć powiedzenie, że jest pusto jak w kalwińskim zbiorze? Zboże. A jakich tematów dotykała XVII-wieczna sztuka holenderska? XVII-wieczna sztuka holenderska? W dużej mierze to były sceny rodzajowe, chociaż nie brakło też scen takich ważkiej sceny historycznej, jaką było zaprzysiężenie traktatu Münster, kiedy Hiszpania w końcu uznała niepodległość Holandii. Dużo było przedstawień postaci coś piszących. Zwłaszcza tutaj jeden z malarzy, o których pisze Gerard Terborch, dużo malował ludzi, którzy coś piszą, zwłaszcza to były listy. Nawet to tak na marginesie jeden z obrazów Terborcha, także przedstawiający piszącego człowieka, oficer piszący rozkaz, znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. I myślę, że dlatego wybrał, ponieważ jest to malarz, którego dosyć sporo się zachowało i jego obrazy są w różnych miejscach. Są portrety wielu postaci, są różnego rodzaju, są też pejzaże holenderskie przedstawiające no, wieś. I tutaj muszę się wtrącić a propos braku patriotycznych akcentów w malarstwie, było takie zjawisko jak właśnie pejzaż, powiedzmy, patriotyczny, który
po prostu do znucenia, bo mnóstwo takich obrazów, które przedstawiały w zasadzie równiny, bo tam też krajobraz jest mało zróżnicowany, pasące się krowy, tęcze, chmury, jakieś drzewa namiezy i było tego całkiem sporo, właśnie, no, chociażby Rubens się tym zajmował też, wspomniany wcześniej, w dużej mierze, także to jest dosyć ciekawe zjawisko, jak na to, jak nieciekawa jest formacja geologiczna w ogóle całej Holandii. Zapomniałaś o jednym elemencie, który się powtarza w holenderskich obrazach przedstawiających krajobraz, a mianowicie o wiatrakach. No, bo oczywiście, to tak. Swego czasu przeglądałem sobie holenderskie malarstwo, które w Rijks Muzeum można zobaczyć. I myślę, że nawet można je skategoryzować, co jest specyficznego w holenderskim malarstwie. I to też jest ciekawe odnośnie tego patriotyzmu, bo ja holenderskie malarstwo odbierałem zawsze bardzo patriotycznie, z jednego prostego powodu, bo tam większość obrazów przedstawiających statki, te statki mają flagę, czy tam banderę czerwono-biało-niebieską. I to tak jakby każdy statek malowany przez Polaka był z biało-czerwoną flagą na przykład. Miałoby to niewiele wspólnego z rzeczywistością w tym przypadku. Tak, bo pływa się teraz na tanich banderach. Polska flota używa. Natomiast jest dużo tego. Dwa właśnie te wiatraki i trzy ślizgawki. Motywów ludzi ślizgających się po kanale to po prostu jest multum. Tak, no, były zimy jeszcze. Teraz to już byśmy się nie poślizgali. Tak, no ale wracając jeszcze do tych rzeczy, które mówiłeś o takim klasycznym okresie złotym wieku holenderskiego malarstwa, no to w zasadzie taką formą, dosyć klasyczną gatunkiem malarskim, no mocno gruntowanej pozycji jest chociażby ta martwa natura i obfitość tego rodzaju przedstawień. A że jeszcze tylko zapytam, czy jest jakiś szczególny powód, dla którego Herbert zainteresował się, czy w ogóle interesował się malarstwem holenderskim, bo jakby zainteresowanie całym południem, Francją, daje się łatwo wytłumaczyć, w sensie to się wpisuje w jakiś schemat. A oczywiście Złoty Wiek, dzieła sztuki na skalę globalną, natomiast wciąż mnie to nie przekonuje, jakby nie pasuje mi to do całego rysu Herberta, akurat zainteresowanie. Znaczy, wydaje mi się, że nie do końca, no bo ten właśnie aspekt takiej sztuki, no właśnie, z jakimś wymiarem takim, powiedzmy, patriotycznym, plus ten uniwersalizm, który on w jakiś sposób, no to jest jakiś taki motyw wspólny w ogóle, że szuka takich punktów w historii Europy, które są w jakiś sposób klubne dla tej cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, a wtedy Holandia no, prezentowała taki wysoki poziom no, chociażby tej kultury mieszczańskiej, była w kwiecie rozwoju. Myślę, że to samo w sobie mogło go w jakiś sposób intrygować. Chciałam coś dodać? Była też taką przystanią wolności, nawet słynni pielgrzymi, którzy założyli kolonię w Massachusetts, też przed ruszeniem przebywali przez pewien czas w Holandii, nie w Wielkiej Brytanii. Mm-hmm. No, ze względu na tolerancję religijną. Okej. Wróćmy w takim razie do przerwanego wątku. Martwa natura z wędzidłem. Kasiu, czy mogłabyś przywołać nam fragmenty z tego eseju konkretnego, nie z całego zbioru, tylko z eseju, których mamy opisy jakichś dzieł malarskich? Tutaj będę przeskakiwała, ponieważ to jest w kilku miejscach w całym tym eseju. Czy widzowie mają na bieżąco? Znaczy, ja w ogóle zachęcam, żeby w trakcie tego, jak Kasia będzie analizować te fragmenty, w ogóle sięgnąć do martwej natury Torrentiusa i zobaczyć, jak ona sobie wygląda. Ponieważ nie mamy tutaj takiej możliwości, żeby to... Naszym zgromadzonym tutaj jestem w stanie. Tak, aczkolwiek osoby oglądające proszone są o użycie wyszukiwarki graficznej i... Johannes Torrentius, martwa natura z wędzidłem. Tak. Dokładnie.
kilka słów wstępu. To Herbert pisał, że znacznie trudniej oporać się z samotnym dziełem Tolentiusa niż z samym jego życiorysem, bo to dzieło jest jednorodne, ale też trochę przypomina taki misterny łańcuch, który prowadzi w głąb ciemnej studii ku coraz to nowym sekretom. Przyciąga, wabi i prowadzi na manowce. Jak też będziemy widzieć obraz, to też jakby skupmy się na tym, jak oddaje to Herbert i czy może widzimy to tak samo. Martwa natura z wędzidła ma formę koła lekko spłaszczonego na biegunach i sprawia wrażenie nieznacznie wklęsłego zwierciadła. Za sprawą lustra przedmioty nabierają spotęgowanej i nabrzmiałej realności. Wyrwane z otoczenia, które mąci ich spokój, wiodą życie majestatyczne i samowolne. Nasze codzienne, praktyczne oko zamazuje kontury, dostrzega tylko mętne, splątane smugi światła. Światło obrazu jest osobliwe, zimne, okrutne, chciałoby się rzec kliniczne. Jego źródło znajduje się poza malarską sceną. Wąski snop jasności określa figurę z geometryczną precyzją, ale nie penetruje głębi, zatrzymuje się przed gładką, twardą jak bazalt, czarną ścianą tła. Po prawej stronie gliniany dzban z ciepłą brązową polewą, na której zatrzymał się krążek światła. Po środku kielich z grubego szkła, do połowy napełniony winem. I wreszcie cynowy dzban z energicznie sterczącym dziobem. Owe trzy naczynia uszeregowane w jednej linii twarzą do widza w pozycji baczność stoją na ledwo zaznaczonej półce, na której znajdują się jeszcze dwie fajki, zwrócone cybuchami w dół. I najjaśniejszy szczegół obrazu, rozpalona do białości karta papieru z partyturą i tekstem. U góry zaś był przedmiot, którego zrazu nie mogłem odczytać i wydawał mi się zawieszoną na ścianie częścią starej zbroi. Przy dokładniejszej obserwacji okazał się wędzidłem łańcuchowym, używanym do poskramiania wyjątkowo narowistych koni. Ta metalowa uprząż, odarta ze stajennej pospolitości, wyłania się z ciemnego tła. Hieratyczna, groźna, posępna jak zjawa wielkiego komandora. Też na obrazie jest widoczna taka karteczka z zapisem notowym i cytatem. I w zasadzie na tym też jakby więcej na ten temat poświęcił tutaj Herbert, ponieważ jakby do tej pory nie jest jednoznaczna interpretacja, co znaczy ten cytat zamieszczony na tej karteczce. Natomiast Herbert, nie będę tutaj czytała po holendersku, ponieważ i to jak przetłumaczył to Herbert już brzmi. To, co istnieje poza miarą czy ładem, w nadmiarze bezładzie zły swój koniec znajdzie. I Herbert pisze o tym, że konstrukcja myślowa wiersza opiera się na antynomii harmonii i chaosu, czyli rozumnej formy i bezkształtnej materii, która w kosmologiach wielu religii była ciemnym tworzywem, czekającym na boski akt stworzenia. W kategoriach etycznych martwa natura Tolentiusa nie jest wcale, jeśli moje przypuszczenia są słuszne, alegorią vanitas, lecz alegorią jednej z kardynalnych cnót zwanej umiarkowanie. I tutaj takiej egzegezy obrazu dokonuje Herbert, ale zastanawia się, czy ona jakby nie jest zbyt prosta, nie cechuje się zbyt dużą prostotą, jeśli chodzi o interpretację. I też w zasadzie, wracając trochę, na tym przystawał interpretacji, ponieważ do niczego więcej nie mógł dojść. Po czym okazało się, że po jakimś czasie otrzymał przesyłkę pocztową z odbitką krótkiej rozprawy o malarzu i wtedy odkrył, że w tym dwuwierszu
są dwa błędy, które intencyjnie można odczytać jako celowe. I mamy słowo zły, który tak naprawdę jest niepoprawnie napisany. I podobnie nad tym słowem, które jest błędnie napisane, znajduje się nuta, która też łamie tą harmonię. Zamiast H mamy H, a nie tak jak powinno być B. Okej, okay, to już są głębokie detale. Tak. Natomiast myślę, że to jest istotne z tego względu, że jakby to jest, jakby zmienia też interpretację całą tego obrazu, bo jest to zamierzony podwójny błąd, który też symbolicznie jest obrazem takiego naruszenia porządku. I teraz pytanie, czy jakby to się odnosi do tego życiorysu Torrenciusa, które też było takie bardzo burzliwe. Czy to właśnie tak, czy to jakoś, w jaki sposób to koresponduje z tym umiarem, który symbolicznie jakby jest zawarty w tym obrazie i jaki jest tutaj tak naprawdę przekaz? I wydaje się, że Herbert on tutaj się też nie zgadza z siuślowską wizją, też z jedną angielską wizją, natomiast natomiast wydaje się, że on zostawia tą kwestię otwartą, ale jakby jest przy tym pewien, że tyle, ile czasu poświęcił na to badanie tych interpretacji, że jakby z czystym sumieniem może powiedzieć, że jakby powiedział i napisał wszystko, co wie na ten temat i jakby ta kwestia jest wciąż otwarta. Okej, okay, to faktycznie tutaj mamy jakby większe skupienie się na detalach i w ogóle na tym, co faktycznie zostało przedstawione w obrazie, niż na jakichś emocjach, które płyną z odczytywania tego dzieła i w tym względzie z pewnością proza lepiej spełnia swoje zadanie niż poezja. Tak? Jestem tylko ciekaw tego detalu obrazu co do melodii. Czy ktoś próbował zagrać te nuty, czy to jest jakiś znany motyw muzyczny, bo wiadomo, że tam jest ta dysharmonijna nuta, czy w ogóle z takiego urywku da się to rozpoznać? Podejrzewam, że może nie, być, bo to jest bardzo krótki urywek, bo tego jest taka sprawa, że od XVII wieku trochę się zapis zmienił i to jest taka, w ogóle to jest tak, że w tej dawnej muzyce, żeby rozczytać dawną muzykę, trzeba się na tym znać, bo są tam pewne konwencje, które dla ówczesnych było oczywiste, dla nas nie. No. Choć pewnie były podejmowane próby. Ja bym, jakbym umiał czytać nuty i jakkolwiek siedział w temacie, to próbowałbym sobie coś to odtworzyć. Z drugiej strony przypomniałam się taka anegdota w związku z profesorem, który całe swoje życie poświęcił badaniu sztuki Vermeera, którego nazwiska w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, ale właśnie opowiadał na zajęciach, że w zasadzie studiując chociażby sztukę malarską Vermeera czy jakiekolwiek inne obrazy, nie wiem, tam już przechodząc do takich detali jak wzory na tych takich grubych obrusach barokowych, których używano, czy kształt pereł, które ktoś obracał w dłoni. W zasadzie on jeździł po całym świecie, po tych galeriach i przyglądał się namiętnie tym obrazom, studiował je. I czasami ktoś potrafił na zajęciach wskazać mu na jakiś detal albo zaproponować hipotezę, czym mógł być dany przedmiot schowany w półcieniu i on w zasadzie był entuzjastycznie zaskoczony i widział ten obraz dziesiątki razy na żywo, siedział przed nim godzinami i już czegoś nie zauważył, więc to też w jakiś sposób pokazuje, że oczywiste, takie prowokacyjne detale gdzieś poujmowane w ramach obrazu nie zawsze są takie proste do rozczytania i do jakiegoś skatalogowania co do ich,
co do sensu ich pojawiania się tam na przykład. Jakiejś konkretnej funkcji symbolicznej, bo nie zawsze to jest po prostu oczywista. Ten esej, w ogóle te fragmenty, które Kasiu przytoczyłaś, myślę, że były ciekawe, zwłaszcza jak mogliśmy oglądać ten obraz na bieżąco. Nie wiem, czy przybliżyło mi to w ogóle jakkolwiek to malarstwo, chociażby to samo dzieło, bez gdybym go nie oglądał. Natomiast no, rozebrał tutaj Herbert, powiedzmy, na te części pierwsze, właśnie zagłębiając się w interpretację. To mi przypomniało ten nieszczęsny esej Labirynt nad morzem. Ten zbiór, w którym Herbert właśnie analizował poszczególne teorie na temat i Etrusków, i w ogóle kultury greckiej, czy tam wybranych aspektów krajobrazu, czy analizował tam, zdaje się, korespondencję Freuda. I to mi w tym względzie to przypomniało, że jakby to indywidualne doświadczenie gdzieś ucieka na dalszy plan, jeżeli w ogóle można je znaleźć. Tu przebiło się do mnie to wędzidło w szczególności i do połowy pełen kielich wina, natomiast faktycznie gdzieś to indywidualne doświadczenie autora umyka. To znaczy, wydaje mi się też, że w wielu takich momentach, niekoniecznie w tym eseju, Herbert też dużą wagę przywiązuje do koloru i ogólnie stosuje takie rozległe porównania względem chociażby zieleni i odcieni przez szmaragdową. Tak, bo to też nie w każdym pojedynczym eseju występuje. W tym też było w zasadzie to, co go najbardziej ujęło, żeby w ogóle poszukiwać informacji na temat tego dzieła konkretnego. I właśnie pisał o kolorze też, że najbardziej fascynujące było tło. Czarne, głębokie jak przepaść, a zarazem płaskie jak lustro. Dotykalne, gubiące się w perspektywach nieskończoności. Czyli jakby też są, tak jak mówię, i te porównania, i kolory. Mhm. Z Herbertem myślę, że warto by było się wybrać do muzeum i pod tym względem byłby to pewno lepszy przewodnik niż poezja. Znaczy, wyższe w kwestii tego, jak on konsumuje tą sztukę realistyczną, warto się pochylić nad tym, co on zawiera w tej swojej szeroko pojętej frazie, jeżeli możemy postawić taką hipotezę względem tego eseju Martina Zędzidła, że właściwie wgłębia się w cały życiorys tego malarza, stara się właśnie używać swoich zmysłów w takim subiektywnym kontekście z tym dziełem sztuki, będąc tam osobiście. I sam sposób percepowania tego dzieła przez Herberta jakoś nawiązuje do kryteriów sztuki realistycznej, do tego hiperprecyzyjnego malarstwa realistycznego właśnie Holandii, gdzie po prostu, nie wiem, widać umaszczenie, czy tam rozkład ości ryby, która leży na jakimś talerzu, czy fakturę futra jakiegoś zajęczego ucha, które tam gdzieś też się dzieje. A możemy wyszczególnić jakieś konkretne cechy, które charakteryzują odbiór sztuki przez Herberta, które zawiera on potem w esejach, na co zwraca właśnie uwagę? Znaczy, z pewnością na to, co już mówiła Kasia, czyli właśnie problem światła i jego symbolicznej funkcji, kwestia no właśnie kolorów dookreślanych przez dosyć pojemne metafory. Jeszcze jak chodzi o taką stylistyczną część, to on jakby ma skłonność do używania czasu teraźniejszego. Też jest tutaj funkcja zarówno fatyczna, czyli taka podtrzymująca kontakt z odbiorcą, deiktyczna, czyli oparta na takim wskazywaniu. Często no, używa praktycznie cały czas pierwszej osoby liczby pojedynczej. Co jakby, i to wprowadza nas w takie złudzenie, że zarówno że nadawcy i odbiorca są współobecni przed tym dziełem, które jest omawiane. Czyli w jaki sposób zabiera nas pod rękę do tych holenderskich galerii? Robi to umiejętnie, bo w zasadzie mówimy tak, jakbyśmy założyli, że to są eseje o sztuce na najwyższym poziomie, a Herbert był jednak przede wszystkim poetą. Prozą parał się okazyjnie. Czy możemy powiedzieć, że
jakby udało mu się to, oddał ten obraz w eseju. Znaczy, myślę, że możemy wszyscy spróbować odpowiedzieć na to pytanie, czy nas to po prostu przekonuje, to w jaki sposób on tej sztuki próbował dotknąć za pomocą słowa. To też czytałam w jednym artykule, i myślę, że z tym się zgodzę, jak czytałam, nie wiem, co też wy na ten temat powiecie, ale to, że Herbert starał się dostosować tą narrację, zarówno pod tym względem stylistycznym i strukturalnym, do tego, jakie są najważniejsze cechy w dziele. Jeśli to był kolor, to tak jak właśnie mówiła Weronika, no to było wiele porównań. Jeśli to był kontrast, to raz jakby ta narracja była bardziej rzeczowa, a innym razem była już taka bardziej plastyczna, zmysłowa. Mhm. Więc myślę, że pod tym względem jak fraza jak najbardziej. Okej. Okay. A czy możemy w ogóle zastanowić się, jakim konsumentem sztuki był Herbert? Bo wiemy, że był wrażliwym na detale. Ten kolor, o którym mówisz, to niezupełnie mi gra z tym obrazem, bo on jest... On jest akurat wybitnie niekolorowy. Wybitnie niekolorowy, ale jednak to już jest tak w pierwszym eseju otwierającym w ogóle cały zbiór pod tytułem Delta. Z kolei opisuje, tak jakby opisywał obraz różnobarwny, opisuje sam krajobraz holenderski. Także używa po prostu tak jakby patrzy na, powiedzmy, zachód słońca, bo jest tam, będzie opisany zachód słońca, nad holenderskimi równinami, tak jakby to był zachód słońca namalowany przez jego ulubionego holenderskiego pejzażystę Jana van Goyena. Mhm. Tak. I używa tutaj zwały chmur na całym zachodzie. Kąpielisko, kabiny, kasyno oślepiająco białe teraz pokrywał nalot fioletu. Tuż przed 20 wszystko się zmieniło. Rozpoczął się oszałamiający festiwal pary wodnej, trudne do opisania metamorfozy, formy, kolory, bo nawet słońce wieczoru przysłało frywolne różowości, operetkowe złoto. Możesz wrócić do swojego pytania, możesz je powtórzyć, bo ja już zapomniałam o przykład. Pytałem, czy jakim konsumentem sztuki jest Herbert. Czy możemy naszkicować jakiś obraz autora, który pojawia się wśród tych esejów, z tych esejów? Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim ta uważność, ale właśnie też fakt, że Herberta interesuje taka kuchnia sztuki, czyli na przykład w swoich esejach pisze o chociażby takim fenomenie tulipanowej gorączki, która nie do końca ze sztuką ma coś wspólnego, chyba że florystyka zakwalifikowałaby do sztuki jako takiej. Bardziej to był taki odpowiednik giełdy i hazardów w 17-wiecznej Holandii wtedy. Wiesz, można było cały majątek stracić na kilku segulkach tulipanów. I ta jakaś, w sumie to jest zaskakujące, że ta niestabilność i porywczość tego mieszczaństwa go fascynuje, przy tym jak bardzo ekonomicznie prężna była Holandia i też przy tym jak działał ten rynek sztuki. To znaczy, że sztuką zainteresowany był, i też myślę, tak jest przekaz tych esejów, każdy przeciętny mieszczanin, tak, dbał o to, żeby mieć wysokiej jakości obrazy w swoim salonie, portretować swoją rodzinę, wskazywać w ten sposób na splendor swojego domostwa, i faktycznie to było częste i ze sztuki można było dobrze żyć. I tam też poświęca dużo miejsca w eseju o rynku sztuki. On się zastanawia, za ile guldenów można było wyżyć, co było bardziej cenione, jakich gatunków, jakich jakości w malarzu poszukiwano. Więc takim jest na pewno dociekliwym. W ogóle wydaje mi się, że można było żyć, jeżeli się też zaznaczy, że jeżeli się komuś powiodło, że wielu z nich nie skończyło też dobrze. No też, ale na przykład Farmer jest dobrym przykładem tego, jak świetnie można było manewrować. Tutaj konwersja przed małżeństwem z Katarzyną, której chociażby matka miała koneksję w świecie mecenasów i potencjalnych klientów również. Więc jakby, jeżeli było się ambitnym i w pewien sposób przedsiębiorczo sprawnym, a jednocześnie dobrym rzemieślnikiem,
malarzem, to można było żyć całkiem, całkiem dostatnio. Mhm. Ja chciałem powiedzieć, że to, co mi wyjaskrawia się z tych esejów Herberta, to budowanie jakby solidnego fundamentu właśnie opartego o różne konteksty. Czy to mówimy o XVII-wiecznej Holandii, czy to mówimy o Grecji, czy też Włoszech. Kiedy opisywał historię Syrakus, to przeszedł chyba przez kilkaset lat. Kilkaset lat w ogóle rozwoju osadnictwa greckiego, rzymskiego na wyspie, zmieniających się tyranów, tylko po to, żeby odpowiednio osadzić w tym kontekście istnienie kilku starożytnych ruin. To mi się wydaje takie dosyć charakterystyczne. Nie wiem, jak w przypadku stricte obrazów, tutaj też mówiliśmy i cytowaliśmy dosyć rozbudowany fundament, ale nie wiem, czy mógłbym do tego przyłożyć, czy ta szczegółowość też pojawia się w takim stopniu? Znaczy myślę, że nie aż w takim, jak w Barbarzyńcy w ogrodzie, ale jakby Herbert nie kryje się z tym, że jest swego rodzaju erudytą w tym zakresie również, ale bardziej skupia się na właśnie takim zmysłowym, osobistym odbiorze. I mam wrażenie, że promieniuje z tego taka myśl i zachęta do tego, żeby z tą sztuką się spotykać, mimo nie jest ta jego właśnie erudycyjność nie jest tak wyeksponowana, że aż męczy. Nie wiem, czy może odesłać takie wrażenie, czytając Labirynt. Tak, to było bardzo męczące, ale to jest akurat specyficzne, prawda? Bo Barbarzyńca już był książką zbiorem zupełnie inaczej napisanym i w nim był pewien rytm. Te wszystkie trudności i epizody depresyjne, które zaliczał po kolei Herbert, były widoczne w Labiryncie nad morzem. On się po prostu, on walczy z tym słowem tam, więc nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale faktycznie ten cały fundament kontekstowy jest i tu, i tu, choć ma nieco inny charakter. Owszem. Mm-hmm. Coś możemy jeszcze powiedzieć o Martwej Naturze z Wędzidłem jako takiej, o tym zbiorze, to znaczy... czego konkretnie chciałbyś się dowiedzieć? Chciałbym się dowiedzieć, może przytoczyć jakieś inne fragmenty, ekfrazy, która występuje u Herberta w tym zbiorze. A przepraszam, mamy głos z lewej? Tak. Znaczy ja mam, tutaj jest też mowa, jeśli chodzi o kontekst, bo... Jeśli chodzi o kontekst, o to jakim, o rolę sztuki, to jest też w drugiej części, którą Herbert zatytułował Apokryfy, jest list, oczywiście apokryficzny, Vermeera do Antoniego Leeuwenhoeka, znany z wynalezienia mikroskopu. Mhm. Zarzucisz mi pewnie, że nasza sztuka nie rozwiązuje żadnej zagadki przyrody. Naszym zadaniem nie jest rozwiązywanie zagadek, ale uświadomienie ich sobie, pochylenie głowy przed nimi, a także przygotowanie oczu na nieustający zachwyt i zdziwienie. Jeśli jednak koniecznie zależy Tobie na wynalazkach, to powiem, że jestem dumny z tego, iż udało mi się zestawić pewien szczególnie intensywny rodzaj kobaltu ze świetlistą cytrynową żółcią, jak również zanotować refleks południowego światła, które pada przez grube szkło na szarą ścianę. Narzędzia, jakimi posługujemy się, są istotnie prymitywne. Kij z przytwierdzoną na końcu kępką szczeciny, prostokątna deska, pigmenty, oleje i nie zmieniły się one od stuleci, podobnie jak ciało i natura ludzka. Jeśli dobrze rozumiem moje zadanie, polega ono na godzeniu człowieka z otaczającą rzeczywistością. Dlatego ja i moi cechowi bracia powtarzamy nieskończoną ilość razy niebo i obłoki, portrety miast i ludzi, cały ten kramarski kosmos, bo w nim tylko czujemy się bezpieczni i szczęśliwi. Mhm. Także tutaj jest wiek XVII, czyli czas, kiedy już nauka zaczynała się mocno rozwijać. Tutaj jest pokazana rola sztuki w tym wszystkim, prawda? Że jest celem jest jakby pokazanie, że
że chociaż jest tyle tajemnic, jesteśmy w stanie rozwiązać, to cały czas jest nad czym się zdziwić, czym się zachwycić. Chociaż nauka jakby stara się odrzeć to wszystko z tej magii. Mhm. Powiem. No jest ta na pewno postawa ciekawości świata, jeżeli można to tak określić. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że przybliżyliśmy i sobie, i naszym telewidzom, osobom obecnym tu na miejscu, w ogóle ekfrazę i stosunek inaczej. To, jak sztuka pojawia się, tak, to jak dzieła sztuki pojawiają się w twórczości Herberta. No i ja ze swojej strony mogę powtórzyć po raz kolejny, że Barbarzyńca w ogrodzie jest chyba moim ulubionym zbiorem, choć wiele ich nie przeczytałem, ale na pewno do mnie przemawia najbardziej. Jeżeli chodzi o martwą naturę, w ogóle ja mam z tym problem, bo Holandia to dla mnie wiatr, mróz, panie, zimno, same złe skojarzenia. Nie budzi mojego zainteresowania. Natomiast dostrzegliśmy tą szczegółowość opisów, o których pisał Herbert. Kończymy dzisiejsze spotkanie, kończymy siódme spotkanie z cyklu herbertowego poświęconego sztuce. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszych poprzednich nagrań. W szczególności przypominam ostatnie spotkanie dotyczące korespondencji Herberta, które dla wielu osób może się wydać, może być bardziej interesujące. Już teraz zapraszam na spotkanie, które będzie miało miejsce za tydzień. Będziemy o tym chyba informowali na naszym fanpage'u, ponieważ jest to sprawa nieco bardziej skomplikowana, gdyż spotkanie, jeżeli mnie pamięć nie myli, dedykowane będzie głównie młodszym widzom i uczestnikom w wieku raczej wczesnoszkolnym. Czy na pewno za tydzień? Bo tydzień jest za tydzień jest Wszystkich Świętych. Tak, za dwa. Za dwa tygodnie. A nie zapytałeś, czy są jakieś komentarze? Czy są jakieś komentarze? Nie ma. Nie ma żadnych komentarzy. Czy są jakieś komentarze od zgromadzonych u nas gości? Nie ma. Dziękujemy serdecznie. W takim razie kończymy dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia za tygodni dwa.